Ej, widzowie, co to? Ej, czy to jest huge? Nie, nie gadajcie, że wydropiłem huge'a. W końcu nadszedł ten dzień, sobota, co za tydzień. Dzisiaj będziemy o godzinie 17:00 mieli nową aktualizację do Pet Simulator, która się będzie nazywała Hologram albo Dojo. Tak jest, bardzo dobrze słyszycie. Dzisiaj będzie update, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, co zrobić, jak się na niego przygotować. Pokażę wam turbo najlepszy sposób na gemy, dzięki któremu ja w jeden dzień zarobiłem około 150 miliardów. No i pokażę wam kilka nowych klików związanych oczywiście z tą aktualizacją, dlatego naprawdę warto jest oglądać ten filmik do samego końca. Z racji na to, że zarobiłem naprawdę mega dużo gemów, mogę za darmo rozdać wam jednego z moich Golden Huge Heleroków, ale to byście oglądać odcinek do samego końca. Standardowo przypominam wam jeszcze o subskrypcji, o łapce w górze, a już lecę z tym odcinkiem. No i standardowo zapraszam was na live'a, do którego link macie w opisie. Zaczynamy dzisiaj, w sobotę o godzinie 16:30. Będziemy za darmo rozdawali huge, gemy, robuxy. Dodatkowo jako pierwszy na świecie znajdziemy Scavenger Egga o godzinie 17:30. No i przede wszystkim ogramy nową aktualizację, dlatego naprawdę warto wbijać. Jeszcze raz powtarzam, dzisiaj godzina 16:30, link macie w opisie. No to możemy zacząć od tego naprawdę nieziemskiego sposobu na gemy, ponieważ jak mówiłem, w gemy wam się zawsze przydadzą i jak widzicie na moim koncie mam 415 miliardów. Sposób ten działa niezależnie, czy macie game passy, czy tych game passów nie macie, czy macie mega dobre pety, czy macie mega słabe pety. Jedyne co będziecie potrzebowali to koło może 50 milionów gemów, może koło 40 milionów gemów, więc to naprawdę nie jest jakoś mega, ale to mega dużo, bo z samego rank rewardsu dostajemy prawie milion gemów. Najpierw powiem wam, co robić, a potem jakich błędów nie popełniać. No i powiem wam to wszystko w mega dokładnej kolejności, dlatego tutaj naprawdę uważajcie i zacznijmy sobie od samego początku, od tego, jeżeli macie świat hardcore, to pójdźcie sobie na hardcora. Kiedy jesteście na hardcore, no to musicie zrobić naprawdę mega, ale to mega dużo waluty tej doodle. No i po prostu otwierajcie jak tak jajka, żebyście dostawali tylko i wyłącznie oczywiście najlepsze jajka, mythicale i goldeny. No czyli na przykład potwierdzicie sobie tutaj legendary settings, oczywiście mythical pets też są włączone, no i sobie po prostu tak otwieracie te jajka, otwieracie, otwieracie, jak widzicie mega dużo legend. Ale wiem, że zbieranie tej waluty bez używania game passów jest naprawdę bardzo skomplikowane, ale jeżeli możecie to robić, to oczywiście to róbcie. Jeżeli natomiast nie możecie tego robić, ponieważ zajmuje wam to zbyt długo czasu, ja to oczywiście rozumiem, dlatego tutaj idziecie na świętego Patryka event, a dokładniej na Lucky Castle, dlatego ja się tam przeteleportowuję. A, no i swoją drogą, dzisiaj aktualizacja świętego Patryka zniknie w Pet Simulator X, dlatego jeżeli możecie, no to oczywiście wyczyśćcie sobie całą walutę, ponieważ potem będzie wam szkoda. Podchodzicie sobie do tego najlepszego jajka Golden, ze względu na to, że tutaj tą walutę już się zbiera dużo, ale to dużo łatwiej. No i standardowo te same ustawienia, legendary i mityczne pety. Oczywiście musicie mieć taki kip, jak widzicie tutaj mam mythicala w wersji rainbow. No i kiedy wydacie sobie całą tą walutę, lecicie dalej. Lecicie sobie oczywiście na plażę. Na plaży przechodzicie sobie do Fusera i przechodzicie do tych petów Golden. To są właśnie te zwierzaki. Ja sobie na moment tego odcinka oczywiście zdejmę to petę na chwilę. I zobaczcie, z 10 właśnie takich Golden petów, to co pokazywałem wczoraj, dostajemy jak widzicie legendę w wersji rainbow. Dlatego naprawdę warto jest otwierać te jajka świętego Patryka, ponieważ waluta się zbiera łatwo i macie takie pety. No ale jeżeli widzowie tego też nie możecie robić, ze względu na to, że na przykład mega długo otwieracie jajka, albo po prostu nie możecie komputera zostawić na noc, jest bardzo dużo waszych powodów, dlaczego tak nie możecie robić, no to oczywiście widzowie lecicie na Trading Plaza, lecicie na Discorda i kupujecie po prostu te pety. Kupujecie takie chef manki w wersji rainbow, aktualnie one mogą być po nie wiem 50 milionów. No i kiedy macie już takie zwierzaki, no to teraz sprawa jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosta. Lecicie sobie na Fantasy World, na Enchanted Forest, no i enchantujecie te wszystkie pety, które pozyskaliście. W moim przypadku będzie to ten zwierzak, no i dajmy na to ten zwierzak i ten zwierzak, ze względu na to, że jak najlepsze wasze pety z kartkara po prostu enchantujcie. No i tylko i wyłącznie na Enchant Carton Coins 5, no i po prostu sobie tutaj stoicie, enchantujecie i tak dalej, no dobra widzowie, no i tutaj sobie enchantujecie, tutaj nie ma więcej poradnika. I jeżeli chodzi dalej, jeżeli na przykład wyleci wam tutaj, jak w moim przypadku, jeden pet z enchantem Carton Coins 5, albo jeżeli was satysfakcjonuje te 4, no to wyrzućcie sobie tego peta z kolejki enchantowania i zamieńcie go na przykład takim zwierzakiem. Dzięki temu cały czas będą wam się 3 pety enchantowały i jest większa szansa na to, że szybciej zenchantujecie wszystkie pety. No i kiedy macie już takie zwierzaki, no to pamiętajcie o tym, żeby je sprzedać. Dlatego lecicie sobie oczywiście na Trading Plaza, ustawiacie sobie stanowisko, no i przy okazji piszecie też na
serwerach Discord. Może być to na moim serwerze Discord, może być to na serwerze Discord Big Games, a naprawdę ich jest bardzo, ale to bardzo dużo, ale połączcie te dwie czynności, oczywiście Trading Plaza i oczywiście serwer Discord. No i oczywiście, jeżeli jakimś cudem nie jesteście w stanie zdobyć tych legend, które się aktualnie naprawdę bardzo łatwo zdobywa, to po prostu róbcie to na waszych najsilniejszych petach, tylko że wtedy ceny będą mniejsze. A jeżeli chodzi o ceny, no to tak, to wszystko zależy od tego, jaki mamy moment update'u. Ja takie legendy z kartą końcem piątką w pierwszy dzień update'u sprzedawałem po 2 BGM-u, na wczoraj i dzisiaj sprzedaję je po 1 BGM-ów, ale niżej ich oczywiście nie będę sprzedawał, ponieważ za 1 BGM-ów naprawdę się znajdują kupcy. No oczywiście zaraz wam pokażę oferty trades za to, że faktycznie to działa i faktycznie na tym można zarobić ogromne ilości gemu. No i czego nie robić? Przede wszystkim nie przerabiajcie tych petów na dark materię, ponieważ to się nie opłaca. Rainbowa sprzedacie za 1 BGM-ów, a dark matera może za 1,5 B, może za 2 B. Ja mam tutaj oczywiście mega sporo tych dark materów aktualnie, ale je będę używał do swojego drużyny, do swojego teamu, dlatego ich nie będę sprzedawał, bo ich nie brałem po prostu pod handę. Nie przepłacajcie za pety na Trading Plazie. Jeżeli wiecie, że możecie kupić danego peta dużo taniej, to po prostu go kupcie dużo taniej. No i kolejny ważny protip, mianowicie nie róbcie 100 petów naraz, tylko na przykład po 10-20. Jak zrobicie maksymalnie 20, to postarajcie się to sprzedać. Po prostu dzięki temu widzowie będziecie mieli pewność, że po prostu te zwierzaki wam nie będą zalegały, no i dzięki temu znajdziecie lepszych kupców. No i nie enchantujcie na inne enchanty niż karton coin 5 i karton coin 4, ze względu na to, że innych wam po prostu ludzie nie będą tak chętnie kupowali i tak dużo na tym gemów nie zarobicie. No i to w sumie tyle, ile tutaj rzeczy można zrobić źle. No i właśnie pamiętajcie o tym, żeby zmieniać te ceny w zależności od tego, który mamy dzień update'u. No i tutaj macie kilka z moich trade'ów, żeby wam pokazać, jak to działa, a przy okazji też na pierwszym odcinku z tej nowej aktualizacji mieliście też pokazane, że naprawdę da się to robić. Więc już wam odsyłam do tego, jak zarobiłem kilkadziesiąt miliardów gemów i to było chyba w 2 albo 3 godziny. No i cyk, sprzedajemy sobie tutaj 19 sztuk właśnie naszych takich zwierzaków, więc proszę bardzo, lecimy. 19 sztuk, proszę bardzo, tutaj zaakceptowane i 23 BGM-ów na moje konto wpada, proszę bardzo, mamy prawie 400 B, naprawdę ten sposób działa, jak widzicie. No i jak widzicie, naprawdę to schodzi tutaj kolejnego pecika za 1,2 BGM-u sprzedałem i tak dalej można. No i tutaj jak widzicie, mamy trade'a za huge hell rocka w wersji golden, więc jak widzicie, jest to też najlepszy sposób na to, żeby sobie ogarnąć huge'a. Tutaj troszeczkę przepłacam, ale chciałem wam pokazać, że huge'a da się z tego dostać. No i jak widzicie, huge ten jest w mojej kolekcji, golden huge hell rock. Naprawdę mega super jest ten sposób. No i sprzedajemy ostatnie 27 swoich zwierzaków za 23 BGM-ów, ponieważ znalazł się jeden klient, to oczywiście obniżyłem mu troszeczkę cenę. No i jak widzicie, wszystko poszło zarobione. No i aktualnie w moim ekwipunku nie ma żadnego peta, którego mogę sprzedać z enchantem karton coins 5, ponieważ te już są naprawdę mega słabe, a te mają po prostu 4. Więc jak widzicie, da się to bezproblemowo sprzedawać. No i kiedy już wiecie, jak tak naprawdę się wymieniać, jak tak naprawdę robić gemy, to teraz mogę wam pokazać wszystkie nowe linki, które się pojawiły od wczoraj, ale nie będzie ich jakoś mega, ale to mega spektakularnie dużo. Jeżeli pojawi się coś więcej, to oczywiście na bieżąco będę wam zmieniał miniaturkę, dlatego wchodźcie sobie tutaj i patrzcie, czy coś się pozmieniało, czy nie. No i mamy tutaj, widzowie, jak widzicie, tego typu oto rzeczy. Mamy Exclusive Egg 11, w ogóle nie wiedziałem, że było aż 11 petów ekskluzywnych. Tutaj mamy huge hologram shark, huge hologram axolotl, huge chef cut, czyli dostajemy 3 nowe huge i titanic hologram cut. Czyli to już jest, widzę, potwierdzone, dostaniemy nowe jajko ekskluzywne, ale to było na 100% do przewidzenia, tylko nie wiedzieliśmy jakie. I teraz po tym, co przeczytałem, wszystko mi się łączy w jedno. No oczywiście mamy, widzowie, nowe jajko i tak się będzie to prezentowało, nowe jajko. Może je otworzymy na następnym odcinku, jeżeli chcecie, to zostawcie tutaj łapkę w górę. A jeżeli chodzi dalej, jeżeli sobie przejdziemy oczywiście do Kawaii Worldu, do Kawaii Temple, to tutaj dostaniemy nową dojo aktualizację. Czyli będziemy tam wchodzili, to co pokazywałem wam oczywiście wczoraj, wchodzimy sobie tam do tamtego oto przejścia, no i po prostu tam będzie dojo kraina. Ja swoje wszystkie pety z karton coinem niestety posprzedawałem, a to był troszeczkę błąd, ale to o tym powiem wam za chwilę. No i tutaj jeszcze mamy dojo czysta, to prawdopodobnie będzie po raz kolejny największa skrzynka w całym Pet Simulator X. Bardzo ciężko będzie ją oczywiście sfarmić, ale będziemy z niej dostawali na pewno mega dużo waluty. Mamy nowe pety Axolotl Ninja oraz Dragon Kawaii. To będą oczywiście zwierzaki z tego nowego jajka, więc naprawdę mega, ale to mega fajnie. Mamy oczywiście ikonkę nowego ekskluzywnego jajka. Mamy czyst Oli, naprawdę mega spoko. I mamy też te nowe huge, o którym wam chwilę temu mówiłem. Zobaczcie, jak one się prezentują, jak one wyglądają, naprawdę są mega fajowe. No i tutaj mamy nowe jajko i to jest prawdopodobnie jajko Tokio. Wydaje mi się, że to nie będzie niestety jajko Tokio, ale będzie jakieś inne, ale naprawdę wygląda to mega fajnie. No i tak jak widzę i mówiłem, tych klików nie będzie dzisiaj jakoś mega, ale to mega spektakularnie dużo, ze względu na to, że po prostu wczoraj ich bardzo
bardzo dużo pokazałem, no i na dzisiaj nie pojawiło się aż tak mega dużo. Ale pamiętajcie, że na moim live'ie dzisiaj o godzinie 16:30 będę wam pokazywał dużo więcej tych leaków, ze względu na to, że prawdopodobnie zostanie zlikowany po raz kolejny devblog. Więc dużo szybciej będziecie wiedzieli dużo więcej rzeczy i dzięki temu będziecie mieli przewagę nad innymi graczami. No i teraz jak się przygotować do tej aktualizacji? Więc widzowie, tak, oczywiście standardzik, zaróbcie sobie jak najwięcej gemów, ponieważ gemy, tak jak mówiłem wcześniej, wam się zawsze przydadzą. Standardowo idziecie sobie na ostatnią krainę i na ostatniej krainie farmicie sobie jak najwięcej tych nowej waluty. I to jeżeli chodzi o świat zwykły czy o świat hardcore. A, nie powiedziałem tego, jeżeli chodzi o sposób z gemami, jeżeli nie macie odblokowanego hardcora, no nawet nie musicie mieć odblokowanego hardcora, bo możecie zawsze kupić te pety z Trading Plazy. Ja bym wam polecał zrobić sobie team właśnie petów, które mają enchanty karton coins. Ja oczywiście dzisiaj cały dzień będę sobie farmił te zwierzaki, żeby macie jak najlepsze, żeby po prostu jak najwięcej tej waluty farmić na nowym update'cie. No albo po prostu kupię cały team zwierzaków, no ale to jeszcze oczywiście zobaczymy, jak będzie jakaś dobra cena, to w sumie czemu nie? I to farmcie sobie tą walutę karton, ze względu na to, że nie pojawi się nam żadna nowa waluta, nie będziemy mieli nowej waluty, tylko to wszystko będzie się działo w tym oto tutaj budynku. Standardowo pamiętajcie o tym, żeby tak naprawdę być minutę przed aktualizacją, ponieważ dostaniecie za darmo gifcika, a z gifcika, no jak pewnie wiadomo, zawsze może polecieć coś fajnego. Ja sobie otworzę 3 takie gifty, ponieważ je mam. Cyk, otwieramy sobie w tym momencie 3 takie gifty, no i zobaczmy, co dostaniemy tak naprawdę za to, że weszliśmy na aktualizację. Co my tutaj mamy, co my tutaj mamy, co my tutaj mamy, co mamy, co mamy, co to jest? Ej, widzowie, co to, ej, czy to jest huge? Nie, nie gadajcie, że wydropiłem huge'a. Huge party axolotl. Widzowie, no tak jak mówiłem, no tak jak widzę, mówiłem, no warto czy nie warto? No widzowie, no warto czy nie warto? No napiszcie mi w komentarzu, czy warto czy nie warto. Jejku, jak się ten dzień mega dobrze zaczyna, naprawdę wielkie, ale to wielkie moje szczęście. Czyli co, dzisiaj chyba otwieramy te exclusive eggi, no nie? No i tutaj z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie osoby, które oczywiście wysyłały gemiki, jakieś różnego rodzaju gifty. Dziękuję bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o przygotowanie, no to standardowo prawdopodobnie macie naprawdę mega dużo boostów, dlatego nie muszę wam mówić, widzę, żebyście je oszczędzali. Standardowo sobie odbierajcie nagrody Daker, ale na update'cie nie wrzucajcie najlepszych petów. Oraz oczywiście przed update'em, tak żebyście na aktualizacji mieli jak najwięcej tych petów waszych najlepszych, żebyście po prostu mogli farmić. No i oczywiście wydajcie całą walutę z dnia świętego Patryka. Ze względu na to, że po prostu on zniknie, no i cała waluta zniknie. A może akurat mi się uda wydropić huge'a. Ej, widzowie, dobra, to ja mam dzisiaj takie szczęście, że ja dzisiaj oczywiście otwieram te jaja. Tylko będę otwierał zwykłe jajka, żeby oczywiście mieć większą szansę na huge'a, dlatego sobie wyłączę legendary i mityczne. A żeby za darmo wygrać Golden Huge Hellrocka, musicie stawić subskrypcję z weczkiem w tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisać słowo. No niech będzie update oraz wasz nickname z Robloxa. Za 3 dni komuś z was wrzucę tego pecika do skrzynki. Ej, czy tutaj kiedyś nie było dwóch huge'ów? Nie mam pojęcia, może na zwykłym świecie są, bo w sumie tam mam więcej waluty, więc sobie tam mogę sobie pootwierać. No, no i jak widzicie, tutaj są dwa huge'e, no to co, ja mam sobie oczywiście to wszystko włączone, wyłączone tak jak powinienem mieć, dlatego lecę z openingiem. No a z wami się żegnam, pamiętajcie o live'ie, który jest o godzinie 16:30 dzisiaj, ponieważ update'y są godzinę wcześniej. Więc zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie, link macie oczywiście w opisie, live o godzinie 16:30, przez to, że update jest o godzinie 17:00. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, siemano, yo, pa, pa.